Czy słyszałeś już o Ecozambut? To właśnie oni specjalizują się w instalacjach związanych z energią słoneczną, energią geotermalną i biomasą. Instalacja 1 kW za 4000 zł brutto wraz z montażem, projektem technicznym, fachowym doradztwem i przygotowaniem dokumentów zgłoszeniowych do zakładu energetycznego, czyli instalacja pod klucz. Takie rzeczy tylko w Ecozambut. Zamość, ulica Sikorskiego 16A. Jesteś zainteresowany audytem? Zadzwoń i ciesz się naturalnymi źródłami energii Ecozambut. Telefon 737 168 005. Powtarzam, 737 168 005. De Dietrich, nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3, zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyt we marzenia. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Zaproszeni goście. Szanowni Państwo, to nasze święto, Dzień Strażaka, organizowane jest już od 12 lat. I podczas tego Dnia Strażaka staramy się w sposób oficjalny, w sposób dostojny, godny i taki reprezentacyjny podziękować druhom strażakom za ich dotychczasową pracę, za służbę, za ten wysiłek, poświęcenie, za działalność, która wpisuje się bardzo dobrze w działalność naszej gminy. Za to w tym miejscu, w imieniu swoim własnym, Rady Gminy Lubaczów, wszystkich mieszkańców Gminy Lubaczów, wszystkim druhom strażakom chciałbym gorąco podziękować. Dobiegł końca finał 17. Podkarpackiej Indywidualnej Ligi Warcabowej. I zaczniemy od kategorii najmłodszej do lat 8. Trzecie miejsce Kalmuk Nina Czarni Oleszyce. Tam drugie miejsce Gancarz Oliwia Czarni Oleszyce. I pierwsze miejsce Deneka Adam Libero Baśnia Dolna. Teraz przygotowuje się kategoria Otem. Trzecie miejsce Weber Tobiasz Libero Baśnia Dolna.
Drugie miejsce Sitej Dawid, libero Wasznia Dolna. I zapraszamy pierwsze miejsce Malec Łukasz, libero Wasznia Dolna. O zabranie głosu proszę prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku w Lubaczowie, drucha Józefa Michalika. Szanowny druhny i druhowie, niedawno obchodziliśmy 20-lecie powstania powiatów. Również od 20 lat się spotykamy jako strażacy na naszym powiatowym święcie. To wielki dla mnie zaszczyt, że mogę tutaj do Was, tych odznaczonych, przemawiać, gratulując im odznaczeń i do tych, którzy mają odznaczenia, które otrzymali wcześniej i tacy, którzy czekają na odznaczenia, bo i tacy są w szeregach tych straż. Czego życzyć? Przede wszystkim, żeby były szczęśliwe powroty. Tyle wyjazdów i tyle samo powrotów. Żeby nikt w czasie akcji prowadzonej nie ucierpią na zdrowiu, a broń Panie Boże, żeby komuś życie popłynęło przy akcji. Ale jest to zawsze niebezpieczne i dlatego tym większa powinna być czujność na dowódcach, którzy wyprowadzają swoje zastępy do zdarzeń losowych, które się dzieją na terenie powiatu. Za to wszystko serdecznie dziękuję. Trzecie miejsce ex aequo Milena Kruk i Klaudia Tęcza. Drugie miejsce otrzymuje Emilia Kazik. Pierwsze miejsce ex aequo Barbara Wołczyk i Julita Urbańczyk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Trzecie miejsce Emilia Sanok, drugie miejsce Karolina Starzec, pierwsze miejsce Anna Sigłowa. Zmęczamy i gratulujemy. Zmęczyła się troszeczkę? Troszeczkę, dobrze. Gratulacje. Jedenastego maja w sobotę odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie uroczyste rozstrzygnięcie drugiego ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Bez Kresy.
Jurorzy po przeczytaniu ponad 150 nadesłanych prac wyłonili laureatów w dwóch kategoriach. W kategorii ogólnej oraz w kategorii specjalnej z zakresu polskich kresów i pogranicza wschodniego. Podczas rozstrzygnięcia konkursu występ artystyczny miała Monika Kowalczyk. Dla uczestników został przygotowany także poczęstunek przez grupę Niezapominajki. Były to ich słynne pierogi. Dodatkową atrakcją było kilka utworów wykonanych przez Niezapominajki na ludową nutę. Było także odrobinę słodkości wykonane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Choty Lubia. Dodatkową atrakcją dla wszystkich laureatów był spacer po cieszanowskich zabytkach z przewodnikiem, regionalistą, historykiem Tomaszem Rokiem. Więc po ta chwila właśnie laureaci już wiedzą, że są laureatami. Chciałam powiedzieć, że przyjechało, że wybranych zostało 10 laureatów. Razem z nami jest wczoraj okazało się, że będzie tylko 6. Oprócz tego jest 10 laureatów drukiem. Ich nie ma, oni będą mieli wysłane wiersze, a ci, którzy dostaną pieniądze, bo to jest nagroda za zajęcie któregoś miejsca czy wyróżnienia, są z nami. Od razu powiem, że teraz będzie wręczanie dyplomów i tomików. Stał się pokonkursowy, w którym można przeczytać właśnie wiersze, więc każdy laureat dostanie tomik i wiersz, a w koperce to później ze mną przyjdziecie, podpiszecie się i dostaniecie kopertę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwileczkę po raz kolejny, po raz siódmy wyjeżdżamy w trasę. Akcja Odjazdowy Bibliotekarz, która realizowana jest na skalę ogólnopolską od 2011 roku w Lubaczowie od 7 lat. Moi drodzy, jedziemy trasą przez Kurcze, Borków, Oleszyce do Leśniczówki w Zabiałej. Dlatego w tym roku jedziemy. Sejm ustanowił rok 2019 rokiem Stanisława Mojuszki. W przyjętej uchwale podkreślone, że dorobek kompozytorski Moniuszki imponuje różnorodnością, dodatkiem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora. Za przyjęciem uchwały głosowało 399 posłów. Żaden z posłów nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, oddając w polskiej wybitnej postaci, ustanawia rok 2019 rokiem Stanisława Mojuszki. Proszę, aby ich sercach i oczach kierowane na swoich wiernych były słowa i oczy Pana Jezusa. I po prostu jestem przeszczęśliwa, że właśnie Pan dał mi taką właściwie... Thank you.
Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję. Po raz kolejny udowodniliśmy, że bibliotekarze i czytelnicy to fajni ludzie, fajnie się bawią, potrafią czytać książki nawet na rowerach. Ogromne brawa dla Was wszystkich! W agencji pracuję już 19 rok. Od 4 lat jestem dyrektorem oddziału, podkarpackiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, a niecałe 5 miesięcy pełnię mandat radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego i przewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. To dzięki Państwa głosom, szczególnie tutaj gminy Lubaczów, Załóża, udało mi się uzyskać ten mandat i chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować za to zaangażowanie, że chcieliście Państwo pójść na wybory, zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, a szczególnie oddać ten głos na mnie. Dzięki temu, że jestem radną sejmiku, myślę, że uda nam się więcej zyskać dla tej wsi. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością przyjechałam do Oleszyc. Często tędy przyjeżdżam. W jakiś tam sposób też byłam związana z Oleszycami, bo na początku swojej kariery zawodowej przyszło mi pracować na stażu w Biglopolu. Przez rok czasu tam w sadzie, bo ukończyłam Wydział Ogrodniczy Akademii Rolniczej w Krakowie w 80 roku. W 80 roku w lipcu podjęłam pracę właśnie jako stażystka w Biglopolu. Przydzielono mi tam do pana Wieca. Mówię, że jest pan Wiec był. Ciężko, żeśmy tam jako stażyści, ja jako stażystka ciężko pracowałam już w zimie. Przypominam sobie tam w tym domku, który tam jeszcze jest, taki palił na palił na noc, my tam szły z tymi nożycami ciąć. Taką miałam zaprawę zaraz po studiach. Państwo zdają sobie sprawę z tego, że na palce jednej ręki, albo dwóch rąk, zresztą tu kolega, ile tych osób z wyższym wykształceniem było w Oleszycach, nie patrzone, czy w kolejnicy, no, było nas po prostu mało. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam 25 maja w sobotę na kąpielisko Wędrowiec w Cieszanowie. Odbędzie się druga edycja pikniku historyczno-militarnego. Jak w ubiegłym roku, tak również i w tym będzie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy. Proszę wziąć dzieci. Będzie dla nich specjalna strefa z dmuchańcami, z innymi atrakcjami. Będą również pokazy służb mundurowych, grup rekonstrukcyjnych. Będzie się działo wiele interesujących rzeczy. Wstęp bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. Piąta Cieszanowska Dycha, która odbędzie się 26 czerwca 2019 roku. Jest to impreza pod pamięci świętej pamięci Wojtka Pałczyńskiego. Spotkamy się jak co roku o godzinie 9 29 czerwca. Zapisy na www.pomiarczasu.pl i chciałabym bardzo serdecznie tutaj wszystkich zaprosić. Oczywiście bardzo atrakcyjne pakiety startowe, ale czeka również uczestników niespodzianek. Losowanie bardzo cennych nagród. Osoby, które zapiszą się na nasz bieg, będą miały niespodziankę w formie losowanych nagród. Także bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzień dobry. Szanowni mieszkańcy powiatu lubaczowskiego. Nalewki na Kresach, pierwszy turniej nalewek w Cieszanowie odbędzie się już niebawem, 25 maja w Cieszanowie. Wydarzenie to odbędzie się we współpracy dwóch gmin, gminy Cieszanów oraz gminy Lubaczów, jako preludium Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem turnieju oraz do pobrania karty zgłoszeń, która będzie dostępna na stronie internetowej www.cieszanow.pl
oraz na stronie internetowej www.cis.cieszanow.iap.pl. Zapraszamy Państwa również do bezpośredniego pobrania karty zgłoszeń, która będzie dostępna w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie oraz w ratuszu. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Festiwalu Smaków w Cieszanowie 25 maja. Serdecznie zapraszamy!